Witam wszystkich z tej strony Krzywy i witam na moim kanale, z tej strony Naczelny Ratownik Palermo. Póki co akcje raczej nieudane, ale liczymy na to, że się sytuacja poprawi. Zanim przejdziemy do odcinka, przypomnę o wszystkich linkach w opisie, wiecie co tam się znajduje, Instagram, grupa na fejsie Piłkarzykowa, a także mój Twitter i Instagram. Przypominam również o subskrypcji i klikaniu łapek w górę, to bardzo motywuje do tego, żeby Palermo jednak się utrzymało w Serie A, choć na ten moment jest bardzo, ale to bardzo ciężko. Słuchajcie, lecimy, czekają nas trzy mecze, minimum Cagliari, Cittadella w Pucharze Włoch i Napoli. Dwa mecze u siebie, dwa na wyjeździe. Kto wie, może tym razem uda się przełamać. Małych zmian w taktyce dokonałem, stwierdziłem, że bez sensu, bo ostatnio rozpoczynanie meczu z Sampdorią, tą pierwszą taktyką, taką tą bardzo, bardziej ostrożną, a później przejście z powrotem na naszą domyślną. Wydaje mi się, że jeżeli jakąś taktykę znamy, to znaczy powinniśmy ją ewentualnie lekko zmieniać, no bo wiadomo, że piłkarze są zaznajomieni z taktyką i lepiej nimi tam, wiecie, im w głowach nie mieszać, jeżeli chodzi o zmiany i instrukcje dotyczące no, taktyczne po prostu. Dobrze, słuchajcie, lecimy do meczu z Cagliari. Nie wiem, czy widzieliście, o, oczywiście genialna informacja nas tutaj dotknęła, Kun. Skręcenie kolana na treningu i niezdolny do gry przez 6-7 dni. Dobra, to jeszcze ujdzie, bo myślę, że 6-7 tygodni, co by uniemożliwiło sprzedaż tego zawodnika w zimie. A w zimą na pewno musimy się wzmocnić na pozycji napastnika, bo brakuje nam jakiegoś, wiecie, goleadora, który pozwoliłby nam troszeczkę na większy luz i strzelenie ważnych bramek, bo takiego kogoś nie mamy. A żeby tak ktoś się pojawił, to musimy właśnie sprzedać Kuna. Niestety Arkiki doznał kontuzji, tym razem na 4-6. Tygodnik, przepuklina pachwinowa, osłabienie obrony tym samym. Co za absurd, że przy całej tej złej aurze, jaka aktualnie panuje w Palermo, dostaję ja ofertę od Hellasu Verona, żeby objąć ich klub, ale ja oczywiście odrzucam. Bardzo podziękuję wam, ja muszę ratować Palermo, ja nie jestem, wiecie, najemnikiem, który się sprzedaje za pieniądze. Tak jest. Chociaż jeżeli macie jakieś oferty reklamowe, to zapraszam do maila. No i kto wie, zobaczmy, czy się uda. Liczmy na to, że tak, oczywiście. Niedobrze wyglądają te statystyki tutaj w obronie, jeżeli chodzi o połączenia naszych obrońców. Raczej nie współpracują oni ze sobą zbyt dobrze, ale dobrze wiemy, że to się potrafi zmienić z meczu na mecz. Tak więc na spokojnie, no powinno być lepiej. No i nie przedłużając, wychodzimy takim oto składem na spotkanie z Cagliari, gramy u siebie. Cagliari jest bodajże na 10 miejscu w tabeli, albo trochę chyba nawet wyżej, za chwilę to chyba zobaczymy. Jeżeli ktoś pije herbatkę albo kawkę, to życzę smacznego. Czas prowadzić złą pasę, zróbcie to was należy. I jak najbardziej tak, myślę, że można narzucić taką minimalną presję. No i lecimy, słuchajcie, do meczu. Lecimy do meczu, mogłoby być na meczu troszeczkę, na trybunach troszeczkę więcej osób, żeby nas wesprzeć, no ale zobaczymy, może taka liczba na trybunach nam wystarczy. Póki co bez większych szans Cagliari. Widzę, że atakuje więcej. Damy zażądaj więcej. Może coś to da. Statystyki w obronie. George Silva oczywiście 6-4. To jest słabo. Słuchajcie, na ostatnie 5 minut spróbuję zmienić taktykę. Dosłownie tak, dosłownie na moment. Bo teraz zrobię trzecią. Taką bardziej, wiecie, może nie udziwnioną, która mogłaby się sprawdzić w kontekście tego, jakimi zawodnikami dysponujemy i jak wygląda forma niektórych zawodników. I uwaga, jest jakaś akcja i to my, uwaga, będziemy ją budować. Piłka do Brioliego. Jezu, broń tutaj Westergaarda. Brioli sam na sam i oczywiście broni bramkarz Pawlenka. Pawlenka broni teraz aktualnie w Cagliari. No dobra, ale mamy już drożny. Może coś się z tego uda skleić i a tym razem Westergaard wybija. Wcześniej popełnił błąd, a teraz ratuje swoją drużynę przed stratą bramki. Szkoda, szkoda, bo była szansa całkiem obiecująca. Tym samą taktyką wyjdziemy na drugą połowę i za niedługo chyba będzie musiał zejść George Silva. Falbo 6-2 też mnie niepokoi ta ocena. Zachęcimy ich jeszcze, może coś tutaj się uda lepszego podziałać. Akcja ma Cagliari. Zobaczmy. Ach! Udało się tutaj uchronić się przed stratą bramki. I słuchajcie, zmiany. Zmiany musi zejść. Przede wszystkim Falbo. To bardzo źle wygląda.
wezwiedzie Gilon. I jeszcze zrobimy sobie taki myk, że wejdzie Anuar. Tutaj Ricardi cofnie, a do przodu wiecie, kogo damy. Wiecie? Jeżeli pisaliście komentarze pod ostatnim odcinkiem, to wiecie, kto wejdzie na ofensywnego pomocnika. I ponadto jeszcze myślałbym, żeby ściągnąć Bruoriego, bo tak będzie najlepiej. Tak, wejdzie Candelone. Wejdzie Candelone za niego. Już trzy zmiany wykorzystaliśmy, nie możemy kalkulować. Tutaj nie trzeba było powiedzieć, żeby grali na luzie. Szkoda, że bojaźliwy jest Quivilla, ale może uda się tutaj jeszcze coś wyciągnąć z tego meczu. I uwaga, mamy akcję, wrzutka, ale niecelna niestety. Giron tam próbował na Candelone posłać piłkę, ale przyjmuje to Cagliari. I zobaczmy, zobaczmy. O, jest długa piła na Carlosa Fernandesa, ale ma solo broni. Ależ teraz mamy szczęście. Nasz Włoch nas broni co mecz praktycznie przed stratą większej liczby bramek. I uff, dobra, jest może okazja na kontrę, Nestorowski. No wypuszczaj tutaj. Czemu on nie podał? No podaj. No i straci piłkę. No nie, okej, okay, nie stracił, ale no mógł to groźniejszą kontrę. Jezu, uwaga. Słuchajcie, może się uda, może się uda. Candelone. Michael. Aj. Chciałem powiedzieć Michael, no to jest Michael przecież. Michael, Anuar. Ja pilniczy, jak można tak niecelnie podać w momencie, kiedy nie jest przez nikogo presowany. Ale w obronie dzisiaj gramy naprawdę całkiem obiecująco. Nie popełniamy jakichś mega błędów. Kurczę, końcówka meczu. Jak tu przegramy w samej ostatnich minutach, to się naprawdę wkurzę. Ale jest... Jest, dobra, popełniają błędy też oni. Niecelnie podają. Jest okazja na kontrę. Nestorowski. No ale niepotrzebnie do tyłu i zwolniliśmy całą akcję. Mogliśmy tutaj wyjść fajnie z kontrą. Szkoda. Michael Ricardi. Anuar. Boją się chłopaki, no ale nie, no, trzeba też grać ostrożnie. Kalkulować. Michael do Candelone. Candelone i... Słuchajcie. Wygrałem. Jest 89 minut, strzeliliśmy bramkę na 1-0. Jest szansa na pierwszą wygraną w tym sezonie. A akcja niczego sobie, naprawdę. Defensywnie teraz widzimy. Troszeczkę zmienię taktykę. Michael i Anuar będą tutaj z tyłu. Quivilla tutaj. Storowski tak, Candelone tak. Będzie fałszywy napastnik. Panowie, wierzę w was, że się to uda zrobić. Dacie radę, dacie radę. I jeszcze tylko sobie damy gra na czas. Okej. Dobra. Zaapeluj o koncentrację, im powiem jeszcze tutaj. No, panowie, bronić się. Dobra, Candelone przyjmuje. Bardzo dobrze. I gramy na czas. Krótkie podania. Nie ma presji na wynik teraz. Chyba, że jeszcze strzelimy na 2-0, to się wtedy w ogóle popłaczę ze szczęścia. Jezu. 2-0. Ja nie wierzę w to, co się dzieje, słuchajcie. Jest obiecane przełamanie. Tu już nie wypuścimy tego z rąk. Są 3 punkty. Doskonale. Wygrywamy. W końcu. W końcu wygrywamy w Serie A. Pierwsze 3 punkty, słuchajcie. 10 punktów na koncie mamy w tym momencie. Jestem dumny z chłopaków. Ta taktyka, którą zrobiłem dosłownie na prędkości przed odcinkiem, zdała egzamin. Naprawdę zdała egzamin. Jezu, uciekamy ze strefy spadkowej, co? Chyba tylko na chwilę. No, bo mecze zaległe mają Crotone, Verona i Parma, ale jeżeli oni przegrają, to... Słuchajcie, nie chcę nic tutaj... mówić, ale jest szansa na to, że się uda wyjść na dłużej ze strefy spadkowej. Falbo jak najbardziej musi zostać skrytykowany za występy, bo gra dość słabo na tej lewym wahadle. Giron, który zaczyna z nami jeszcze w Serie C, przepraszam, się prezentuje dużo lepiej. A tutaj Genoa nas zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, my również odrzucamy. I słuchajcie, nawet jak ja rzadko biorę udział w rozmowach z dziennikarzami, teraz na pytanie, dlaczego odrzuciłem tę ofertę pracy, odpowiem, że nie chcę zrezygnować z mojej obecnej pracy, ponieważ jestem tu bardzo szczęśliwy. No i jak, podliżę się jeszcze tutaj kibicom Palermo. Teraz czeka nas mecz z Cittadelą. Niestety, moi drodzy, ale Crotone wygrywa swój mecz z Udinese, przez co my spadamy znowu do strefy spadkowej, ale mamy tylko 2 punkty mniej niż 17 Crotone. To w miarę bezpiecznego miejsca nam brakuje.
No 7 punktów. 7 punktów, żeby być na tym poziomie Salernitany, która powiedzmy, że jakoś tak bardzo na tą strefę spadkową się nie ogląda. Ale wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby sobie poradzić z kryzysem. Moi drodzy, czas na mecz pucharowy z Citadelą, więc pozwolę sobie na większą, no dość poważną rotację w składzie. Borges, Soma, Butaro, Marconi na obronie, Peretti, ktoś, kto dawno w ogóle nie występował w naszym składzie na SPD. No a z przodu już powiedzmy, że twarze, które dość często mają kontakt z murawą, ale nie mają okazji wychodzić w pierwszych składach, tak więc wychodzimy na mecz z Citadelą. Chcę, żebyście mi dzisiaj zaimponowali, idźcie zrobić show. O, dwóch piłkarzy nawet zmotywowanych, a teraz jeszcze więcej, tak więc zobaczmy. Zobaczmy, zachęcamy ich, Candelone. Mamy kontrę, to naprawdę może być bardzo fajna okazja do tego, żeby grać z kontry. Nawet z tak słabym zespołem i sobie polepszyć morale. Zobaczmy, Coivilla. Idzie sam, ale wypuszcza Kuna. Jezu, piękna akcja. Wygrywamy 1-0, co się nie zdarza często w tym sezonie. Całkiem dobrze to wyglądało. Wygląda na to... Oba, nie, wolę nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Poczekajmy na koniec meczu i na następne mecze. Ograją teraz Citadela. Może da się uda odebrać piłkę i wyprowadzić kontrę. Zobaczmy. I teraz fart, rzut rożny, ale to świadczy o tym, że dobra tam była sekuracja ze strony obrońcy przy okazji tego dośrodkowania Citadeli. I jest kontra znowu, Coivilla, zobaczmy. Czy wypuści znowu tutaj napas... No. Czemu schodzić... bez sensu, całkowicie bez sensu, no i strata piłki. A tam przecież wychodził bodajże Kun. Zobaczmy. Oj, za łatwe odpuszczenie. I jeszcze tutaj będą grać. Oj, spalony, tam był spalony na pewno. Tak, dobrze. Dobrze to zauważyłem. Oceny całkiem dobrze się prezentują. W obronie mogło być trochę lepiej, ale powiedzmy, że nie jest źle. I koniec pierwszej połowy. Jest w porządku, ale patrząc na to, jakie statystyki mamy przy Citadeli, to powinno być lepiej. Dobra, takim bowiem, tak jak tu sugeruje asystent. Powinno być w porządku, tak też myślałem, żeby coś w tym stylu im powiedzieć i wychodzimy na drugą połowę. Okej, budujemy coś, od tyłu Marconi, Candelone, Dictacchio, Candelone, o Jezu, beznadziejny błąd, strata piłki, niedobrze, ale powinniśmy to odebrać? Nie, jednak nie. Jakieś zmiany za niego będzie trzeba zrobić, żeby też na pewno Fina ściągnę, bo chciałbym go raczej umieszczać w pierwszym składzie. Bo na tyle dobrze się prezentuje, więc on musi sobie odpocząć i wcześniej zejść po prostu. Ojej, ale łatwo przeszli naszą obronę. Udało się. Masolo jak zwykle strażnikiem. Marconi 6-4, ależ słabo. Dobra, słuchajcie, 75 minuta. Przechodzimy do zmian. Wejdzie sobie ktoś taki jak Giron na lewą obronę za Marconiego. Bodajże za Candelone wejdzie sobie Nestorowski, tak jest, kapitan musi się pojawić również i chyba... A dobra, Coivilla niech już zostanie, ale zejdzie Butaro, a pojawi się na obronie środkowej Capradossi, bo on za 6-4 mnie niepokoi na tym środkowym obrońcy, na tej pozycji oczywiście. Zaapeluj o koncentrację i czekamy na koniec meczu, licząc na to, że nic tutaj już się więcej nie stanie, że chodzi o okazje podbramkowe Citadeli. I co? Koniec meczu. 1-0. Mieliśmy w zasadzie dwie akcje, ale najważniejsze, że udało się dalej awansować. To jest mecz pucharowy. Bardzo ważny w kontekście budowania morali. No i w następnej fazie, trzeciej rundzie Coppa Italia zmierzymy się z Lazio na wyjeździe. No a teraz, moi drodzy, czeka nas co? Przerwa dość długa, bo 18-dniowa, do meczu z Napoli troszeczkę czasu minie. To pozwoli nam na jeszcze lepsze zapoznanie się z taktyką, jeżeli chodzi o jej potrenowanie. Słuchajcie, do kupienia jest Aleksandr Kokorin za dość niską kwotę, jakiej klasy jest zawodnikiem. Tylko boję się, że jego agent nam powie, że będzie chciał za dużo pieniędzy. Już widzę, że jego tygodniówka wynosi 228 tysięcy miesięcznie, na to nas nie stać. Tak więc raczej sobie go odpuścimy już z góry, nawet nie będziemy próbować. Otworzyło się włoskie okno transferowe, w związku z tym przyszło do nas dwóch nowych zawodników. 18-letni Pavon, którego już wam przedstawiłem
sezon temu i 17-letni pomocnik Wim Scholten. Całkiem niezły holenderski tutaj talencik nam się prezentuje. Potencjał minimum 4 gwiazdki, więc powinien być z niego całkiem niezły materiał na Grajka. Ale nie wiem, czy oni sobie poradzą aktualnie w Serie A. Może będą wchodzić z ławki, jak już będzie w miarę w porządku atmosfera i sytuacja w klubie. Na ten moment nawet się zastanawiam, czy ich nie wypożyczyć, ale też na pewno trzeba ich powitać w klubie. O nie, niestety, ale Nestrowski wypada na 5-7 tygodni. Co za pech, co za pech. Do tego Riccardi Riccardi chory. Odeślemy go oczywiście do domu. Już się nauczyłem na podstawie poprzednich chorób moich zawodników, że nie wysłali się ich na leczenie do klubu, co teoretycznie przyspiesza leczenie, ale powoduje, że inni zawodnicy też są chorzy. Pierwsza oferta za Kuna przyszła w wysokości niecałego miliona. Jeszcze odrzucimy, ale jest to dobrze wróży, że naprawdę aż tyle nam za niego oferują. Tym bardziej, że do nas przyszedł za darmo przecież. Na ewentualne ruchy transferowe musimy poczekać, aż zostanie sprzedany Kun, ale wierzę, że to się stanie na przestrzeni najbliższych kilku dni, mi się tak wydaje. Co nas nie dziwi, to oczywiście fakt, że Napoli jest w tym meczu faworytem, nie przegrali od minimum 5 spotkań, bo tak aktualnie widzimy ich formę ostatnich 5 meczów i tylko jeden zremisowali na te 4 mecze. U nas troszkę gorsza forma, aczkolwiek powiedzmy, że wyżkowa, patrząc na to, jak to się wcześniej prezentowało. Moi drodzy, wychodzimy takim właśnie składem: Sank, Cruz, Capravosi, Giron, Anuar, Michael, Di Takio, Kuivila, Kun i Bruori. I lecimy, może się uda urwać jakiś punkt Napoli na wyjeździe, ale raczej chyba w to nie wierzymy. Inaczej, wierzyć trzeba, ale bo nigdy nie wiadomo, ale kto wie, może szczęście nam tym razem znowu będzie sprzyjało. Powiedziałem to, tutaj zasugerował asystent. Niestety Kun jest zdenerwowany, większość raczej zmotywowana. Jeszcze sobie nałożymy instrukcje dotyczące przeciwników i idziemy do spotkania. No i idziemy na stadion Armando Maradony. Obserwujemy, co się będzie działo. Wiecie, byle uniknąć jakiegoś łojenia z ich strony, to będzie dobrze. No i zobaczmy, czy strzelą nam z rzutu wolnego, tak jak to wszyscy dotychczas robili. Jak się okazuje, nie, rzut bramkowy zacznie od bramki Masolo. I uwaga, mają rzut rożny. Również udaje nam się obronić przed tym stałym fragmentem gry, co ostatnio nie było na porządku dziennym. Di Lorenzo, Kun odbiera ładnie, będzie okazja na kontrę. Anuar wycofuje do Masolo, ten długą piłę gra na Bruori. Aj, nie, myślałem, że to leci na Bruoriego, ale perspektywa mnie oszukała. Nie udało nam się wyprowadzić kontrataku i znowu przy piłce jest Napoli. Ojojoj. Osimhen minimalnie tutaj chybia, ale udaje nam się w miarę dzielnie bronić. Nie puszczamy jakichś głupich półek w pole karnego, są to raczej w większości dośrodkowania. Masolo, uwaga, będzie rozpoczynał akcję. Nie udaje nam się znowu wywalczyć górnej piłki. Koulibaly ją przechwytuje i buduje akcję od tyłu Napoli. Oni długą piłkę do Insigne. No i niestety Insigne niepilnowany po długim rogu i 1-0. I 2-0. Bardzo ładne dośrodkowanie na Osimhena. No nie mieliśmy zbyt wiele tutaj do gadania, szkoda, że nie udało się przykryć. Ale jeszcze będzie weryfikacja bramki, ale to raczej będzie uznane. No, tak jak mówiłem. I co, koniec pierwszej połowy. No i co wam mogę powiedzieć. Wszyscy stawią nas dzisiaj z góry na przegranie pozycji, nie mam nic do stracenia. Zagrajcie tak, lubicie najbardziej. Zdam się na asystenta, czemu by nie. Większość dość dobrze zmotywowana. Boli mnie tylko, że ten Sagma ten 6-2. Nie umiemy sobie w tym sezonie poradzić z formą bocznych obrońców, grają absolutnie tragicznie. Zmienimy mentalność na standardową, z ostrożnej może się uda mocniej zaatakować bramkę Neapolitańczyków. O, teraz Sank dobrze zagrał na wyprzedzenie i odebrał piłkę, zanim ta doszła do bodajże Insigne. Uwaga, Giron, skrzydłem, atakujemy. Kun do Girona. No, panowie, dawać. Może się coś uda. Michael do Anuara. Di Takio. No, Kuivila. Posi to kogo. Dość cierpliwie gramy w ataku pozycyjnym. Michael. Może się uda jeszcze zaskoczyć. I słuchajcie, jest gol na 2-1, tylko nie wiem, czy to nie był spalony. Tam mógł być spalony. Nasz 17-letni Finn pokonuje rankarza, ale tam chyba był spalony. Nie!
Nie było spalonego, słuchajcie, łapiemy kontakt, bardzo dobrze. Kto wie, może się jakimś cudem uda coś tutaj skleić, jeszcze Quivilla wypuszcza Kuna, ale za... O dwa tempa za wcześnie wypuścił tutaj Kuna, szkoda. Napoli kontratakuje, piłka do Insigne. Oby nie udało mu się znowu strzelić tak jak wcześniej. Będzie wrzucał, ale udaje nam się Osimhena przykryć i on nie dochodzi do pozycji strzeleckiej. Sang rośnie w górę z oceną. 6 celi już ma, to jest bardzo dobrze. W takim razie słuchajcie, my zrobimy takie zmiany, że na lewą obronę wejdzie Falbo za Gilona, za Kuna wejdzie nie kto inny jak Candelone, a Hjulland wejdzie za Anuara. Dokładnie tak, zachęcamy chłopaków, obserwujemy akcję Napoli, może się uda. Jejkuś, było blisko, Alex Telles dośrodkowuje, ale udaje nam się tutaj wybronić z tej sytuacji. 6,5 już Sang, niesamowity progres, jeżeli chodzi o to, jak się wcześniej prezentował. Ojej, 3-1. 3-1. Kurde. W momencie, kiedy mogliśmy wyjść z jakąś akcją. Ale czekaj, jeszcze będzie analiza. Może sam Lozano był na spalonym. Proszę. Spalony. Niestety, gol uznany. Kurde. Dobra, słuchajcie, nie ma nic do stracenia. Prezentujemy się naprawdę dobrze, jak na to, jakim przeciwnikiem gramy. Spróbujemy jeszcze coś tutaj podziałać. Może ofensywnie się uda złapać kontakt i strzelić przynajmniej bramkę na to 3-2. No nie szkodzi nam się tutaj otworzyć bardziej. Dobra, będzie kontratak. Ale do kogo ty to grasz? Bez sensu. Okej, okay, jeszcze mamy chyba rzut rożny, rzut wolny? Rzut wolny to z jakiej pozycji? Uwaga. Słupek! Jaki pech. Znaczy tak by to nic nie dało, bo jest koniec meczu. Tak, koniec już? Koniec. Ale jestem zadowolony naprawdę z chłopaków, jak się prezentowali, jak się bronili. I jak naprawdę potrafili zagrozić bramce drużyny spod Wezuwiusza. A to na dzisiaj wszystko, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już za niedługo. Jeżeli oglądaliście do końca ten odcinek, to proszę was, żebyście napisali hasło, które będzie brzmiało uda się. Dokładnie, bo uda nam się utrzymać w Serie A. Widzimy się następnym razem, wielkie dzięki, na razie, cześć.